Kopalnia Soli Wieliczka. Obiekt światowego dziedzictwa, pomnik historii i kultury narodu polskiego, zabytek techniki i miejsce kultu religijnego. Ale także międzynarodowej sławy atrakcja turystyczna i najstarszy w Europie zakład górniczy czynny bez przerwy od średniowiecza do dziś. Wielickie podziemia umieszczone zostały na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO już w 1978 roku, jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie. Od tamtej pory kopalnia zmieniła się nie do poznania, a podziemne miasto z soli odwiedziło już ponad 25 milionów turystów z całego świata. Obecność pod ziemią tak wielu gości, w tym przeszło połowy z zagranicy, kreuje obraz nie tylko samej kopalni czy regionu, ale i całej Polski w świecie. Oznacza to konieczność dostosowywania obiektu do międzynarodowych standardów poprzez realizację szeregu działań modernizujących. Dla wielickich górników to jednocześnie zobowiązanie do szczególnej ochrony tego unikatowego w światowej skali zabytku. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest ratowanie i zabezpieczanie wielowiekowego dziedzictwa poprzez zachowanie i udostępnianie wyrobisk zabytkowych do celów turystyczno-uzdrowiskowych oraz działalności dydaktyczno-naukowej, obejmującej również podziemną ekspozycję Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka, a także likwidację części niezabytkowej kopalni oraz ograniczanie zagrożeń naturalnych związanych z funkcjonowaniem podziemnego zabytku. W wyniku eksploatacji złoża soli w podziemiach powstało prawie 10 milionów metrów sześciennych pustek. Puste przestrzenie w niezabytkowej części kopalni likwidowane są głównie metodą podsadzki hydraulicznej. Piasek mieszany jest z pełno nasyconą solanką i tłoczony do likwidowanych wyrobisk siecią rurociągów. Mieszanina ściśle wypełnia pustki, a solanka poprzez tamy podsadzkowe, otwory spływowe i system rurociągów odprowadzana jest na poziom 8, skąd jest wypompowywana na powierzchnię i ponownie wykorzystywana w cyklu podsadzkowym. Do końca 2014 roku we wschodnim, niezabytkowym rejonie kopalni zlikwidowano ponad 2/3 z 213 przeznaczonych do zasypania komór o łącznej objętości mniej więcej 500 000 metrów sześciennych. W niektórych wyrobiskach trwają prace iniekcyjne ze względu na występujące zagrożenie wodne. Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonywanie prac podsadzkowych i iniekcyjnych wymaga szeregu robót przygotowawczych. To m.in. konieczne przebudowy, wiercenie otworów, budowa tam podsadzkowych oraz rurociągów. W latach 2009-2014 ułożono łącznie ponad 33 km rurociągów podsadzkowych i iniekcyjnych. Likwidacja wyrobisk niezabytkowych wpływa na stabilizację górotworu i tym samym na stan bezpieczeństwa najcenniejszych rejonów Wielickiej Saliny. Służy także poprawie efektywności ekonomicznej funkcjonowania kopalni. Dzięki tym pracom coraz bliższe staje się osiągnięcie modelu docelowego, który przewiduje zachowanie 218 wyrobisk komorowych oraz 190 zespołów chodnikowych i komorowych zlokalizowanych na poziomach od 1 do 5. Priorytetem działań górników jest ograniczanie zagrożeń naturalnych występujących pod ziemią. Woda znajdująca się w otoczeniu złoża soli stanowi największe zagrożenie dla wielickiej kopalni. Aby je ograniczyć, stosowane są tzw. iniekty, technologia opracowana przez naukowców z krakowskiej AGH i wielickich górników. Służy ona szczelnej likwidacji wyrobisk poprzez wtłaczanie w rejon zagrożenia wodnego mieszaniny iłowo-cementowej.
Działania w tym zakresie zostały zdynamizowane po uruchomieniu w październiku 2010 roku węzła iniekcyjnego w rejonie szybu Kościuszko. Stosując iniekty, udało się poszerzyć filar ochronny pomiędzy byłą kopalnią otworową Barycz a podziemnymi wyrobiskami kopalni soli Wieliczka. Uszczelniające mieszaniny iniekcyjne zastosowano również w poprzeczni Mina. W roku 2012 zlikwidowane zostało ostatnie 36 metrów chodnika. Tym samym po 20 latach ostatecznie rozwiązano problem katastrofalnego wycieku, który zagroził istnieniu bezcennego zabytku. Iniektami zostały doszczelnione także szyby Górsko i Wilson. Intensyfikowane są działania związane z nową technologią zabezpieczania obudów szybów górniczych. Na realizację projektu kopalnia pozyskała środki unijne w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Metoda jet grouting pozwala na prowadzenie uszczelniania szybu z powierzchni terenu w możliwie najbliższym otoczeniu szybu. Otwory wiercone są pionowo lub pod kątem wyłącznie z powierzchni. Przy dotychczasowej metodzie otwory uszczelniające służące do wprowadzenia iniektów wiercono prostopadle do obudowy szybu z powierzchni i z wnętrza szybu. Oznaczało to konieczność wyłączania z ruchu iniekowanego szybu. Technologia iniekcji i skład iniektów dopasowywane są indywidualnie do otoczenia szybu, panujących tam warunków geologiczno-górniczych, technicznych i litologicznych. Technologia wraz z instalacją automatycznego systemu monitoringu geodezyjnego objęte zostaną ochroną patentową. Nową metodą zabezpieczany jest już szyb Kościuszko. Potem zastosowana ma być także w innych kopalniach. Kontynuowana jest szczelna likwidacja poziomu 9, położonego na głębokości 327 metrów pod ziemią. Wiosną 2013 roku zakończono pierwszy etap prac. Z węzła iniekcyjnego przy szybie Kościuszko wtłoczono rurociągami ponad 1000 metrów sześciennych mieszaniny iniekcyjnej. W drugiej połowie roku 2014 rozpoczęto drugi etap likwidacji tego najgłębiej położonego poziomu kopalni. Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach. Dokonano także likwidacji nieużywanych otworów podsadzkowych oraz popiołowych. Systematycznie prowadzony jest monitoring poziomu wód podziemnych. Na północnym przedpolu złoża powstały trzy otwory piezometryczne, które pozwalają kontrolować kierunki spływu wód i panujące warunki hydrogeologiczne. Konieczność stabilizacji górotworu i ograniczania zagrożenia wodnego występującego w kopalni to nadrzędne cele prowadzonych prac zabezpieczających. Zwiększony na przestrzeni ostatnich lat zakres zadań spowodował, że kopalnia zaczęła w roku 2012 produkować solankę nasyconą dla celów podsadzki. W związku z tym ilość soli produkowanej na bazie wód zasolonych w ostatnich latach spadła. W 2012 roku zakończono likwidację kopalni otworowej Barycz. Zlikwidowano 48 otworów ługowniczych, podsadzono ostatnie komory ługownicze oraz zlikwidowano bazę podsadzkową. Na zrekultywowanym terenie posadzono blisko 80 tysięcy drzew. Obszarowi, na którym przez 75 lat wydobywano sól metodą ługowania otworowego, przywrócono wygląd sprzed czasów eksploatacji. Projekt współfinansowany był ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W latach 2009-2014 zabezpieczono niemal 11,5 km chodników.
część to chodniki przygotowane do prowadzenia prac górniczych oraz w celu poprawy bezpieczeństwa i wentylacji w podziemiach. Inne to chodniki wymagające przebudowy celem usprawnienia komunikacji pomiędzy poszczególnymi poziomami. Pozostałe to drogi ewakuacyjne z udostępnionej turystom części kopalni. Łącznie to około 100 wyrobisk, podłużni, poprzeczni i pochylni. Ostatnie lata to czas szczególnie intensywnych prac związanych z zabezpieczaniem kopalni i udostępnianiem kolejnych historycznych podziemnych wyrobisk. Prace górnicze realizowane były przede wszystkim w rejonie zabytkowej trasy turystycznej, między innymi w komorach Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Stanisława Staszica, Weimar, Spalone, Pieskowa Skała oraz Drozdowice i Michałowice, która po kilkunastu latach prac powróciła na szlak zwiedzania. Oddano do użytku kilka wyrobisk dotychczas niedostępnych dla turystów. Są to komory Gwarków, Wincentego Witosa, a także Kazanów i Lil Górna, w których znalazła miejsce multimedialna ekspozycja. Projekt zrealizowano z wykorzystaniem funduszy unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Z początkiem roku 2015 zakończono także prace górniczo-konserwatorskie w najsłynniejszej na szlaku zwiedzania komorze kaplicy Świętej Kingi, przeprowadzając kotwienie południowego ociosu oraz renowację drewnianej obudowy. Zabezpieczono również wcześniej nieudostępniane turystom komory Maria Teresa II Górna, Boczaniec, Fortymbark, Tanecznica, Gospoda, Janik Górna, Rzepki, Lipowiec oraz Franciszka Karola, gdzie trwają jeszcze prace rewitalizacyjne i konserwatorskie przy obelisku. Wszystkie wymienione wyrobiska znalazły się na nowym szlaku zwiedzania, którego otwarcie nastąpiło w roku 2012. Projekt zrealizowano przy wsparciu ze środków unijnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W rejonie podziemnego uzdrowiska zabezpieczono górniczo komorę Feliksa Boczkowskiego oraz komorę Smok, które oddano do użytku w roku 2014. Inwestycje zrealizowano m.in. dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prace górnicze rozpoczęły się także w innej uzdrowiskowej komorze – komorze Jezioro Wessel. Projekt obejmuje zabezpieczenie wyrobiska metodą kotwiową i ujęcie wycieku solanki. Jednym z ważniejszych obszarów robót zabezpieczających jest rejon Grot Kryształowych, geologicznego klejnotu, jedynego na świecie tego typu obiektu dostępnego w miocenskiej formacji solonośnej. Dla Grot Kryształowych powstał Plan Ochrony Podziemnego Rezerwatu Przyrody Groty Kryształowe w kopalni soli Wieliczka. Dokument precyzuje kolejność i zakres zadań niezbędnych do zrealizowania w tym rejonie kopalni. Pierwszy etap prac górniczych, w tym ciesielskich, obejmujący kanał Leopolda, najpiękniejszą widokowo trasę dojścia do Grot Kryształowych, został już zakończony. Trwa zabezpieczanie komór, przebudowa wyrobisk chodnikowych, szybików i pochylni, także w innych rejonach kopalni. Prowadzone prace mają na celu udostępnienie zwiedzającym kolejnych cennych zabytkowych wyrobisk. Mają również umożliwić realizację robót górniczych przy granicach złoża oraz służyć ochronie podziemi przed zagrożeniem wodnym.
Bogactwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze kopalni od wieków wzbudza podziw i przyciąga miliony ludzi z najodleglejszych zakątków świata. To dla nich wieliccy górnicy chronią bezcenny zabytek. Ostatnie lata to czas intensywnych prac zabezpieczających i modernizujących. Ich efektem jest poprawa stanu bezpieczeństwa obiektu oraz udostępnienie dla zwiedzających kolejnych zabytkowych wyrobisk. Zrealizowane działania to milowy krok na drodze do techniczno-infrastrukturalnego modelu docelowego kopalni. Jego osiągnięcie, choć wymagać będzie jeszcze wielu lat intensywnej pracy, służyć będzie zachowaniu unikatowego zabytku dla przyszłych pokoleń. Wszystkich ciekawych podziemnego świata zapraszamy do kopalni już dziś. Budzi zmysły, zachwyca, inspiruje, zapada w pamięć. Kopalnia Soli Wieliczka, numer jeden na świecie. www.kopalnia.pl